Witam, witam serdecznie znowu w kuchni u Bożeny. Dzisiaj mam dla Was troszeczkę inny układ, zrobiłam, żeby było lepsze światło, ale będę Wam pokazywać. Mam dla Was takie krążki z kalamarów, które będę dzisiaj przyrządzać. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to będę robić. Dlaczego kalamary? I co to są w ogóle? Co to za ryba? Więc kalamary są to głowonogi zaliczane do owoców morza. Mają bardzo delikatne mięsko, mimo tego, że to mięsko jest troszkę gumowate takie. Ta konsystencja tego mięsa. Natomiast ja już kupuję gotowe, takie pokrojone w plasterki kalamary. Dlaczego warto je jeść? Warto je jeść dlatego, że mają mnóstwo składników odżywczych, bardzo dobrych dla naszego organizmu. Przede wszystkim mają prawie 80% to jest pełnowartościowe białko, które potrzebne jest do funkcjonowania. Oprócz tego zawierają witaminy z grupy B, jod, selen, fluor. Zawierają też cynk i żelazo, ale już w mniejszych troszeczkę ilościach. Ja pokażę jeszcze, jak one wyglądają, te kółeczka, tak sobie wyglądają. I zaraz je będziemy przyrządzać. I jak je będziemy przyrządzać? Ponieważ te kalamary można przyrządzić na wiele sposobów. Jest mnóstwo przepisów. I można je przyrządzić na głębokim oleju smażone, można je przyrządzić grillowane, faszerowane, można zrobić z nich zupę, można zrobić je z ziemniakami, a ja dzisiaj je zrobię po prostu z zielonym groszkiem. Tu już mam przygotowany zielony groszek, za chwilkę większość rzeczy już mam przygotowane, żeby to zbyt długo nie trwało, więc przede wszystkim zaczynamy od tego, że do garnka wlewamy trochę oliwy z oliwek. Wracając do oliwy z oliwek, to Wam powiem, że zobaczcie, jaki kolor ma ta oliwa. To jest tegoroczna, z tegorocznych zbiorów, z własnych zbiorów i z pierwszego tłoczenia. Najlepsza, jaka może być. Więc bardzo polecam. Teraz mam troszeczkę źle ustawione. No ale niestety cały czas się uczę i cały czas próbuję różnie ustawić telefon, żeby było widać i to, co robię, i to, co... Pokroiłam cebulę drobno i wrzucam ją do garnka. Do oliwy, którą wcześniej wlałam. Tu mamy, tutaj pokażę Wam pokrojoną cebulkę. I włączę gaz, niech ona się już pomalutku podsmaży. Natomiast te nasze krążki, wszystkie, jeżeli są bardzo duże, to kroję je na 6 części. Jeżeli są mniejsze, to tylko na 4. Gdzie powstanie właściwie tak pokrojone na talerzu, ja nie wiem, czy to dobrze widać, to są takie kawałeczki takiej ilości, widzicie, to są takie kawałeczki, takie, można powiedzieć, prostokąciki, które teraz dodam bezpośrednio do cebuli, która nam już tam zaczyna skwierczyć. Mieszałam i chwileczkę je podduszę. Żeby Was nie zatrzymywać, to powiem tylko, że kolejnym składnikiem, jakim dodam za chwilę, to będzie właśnie groszek zielony. I na samym końcu dodam sól. Ja używam tylko i wyłącznie soli Himalaje różowej. I dodam przecier pomidorowy, który mam tu przygotowany
nie przecier pomidor, passate di pomodoro, no tak, przecier pomidorowy, ale własnej roboty też. I to wszystko będę razem dusić. Uwaga tylko, że przecier pomidorowy idzie na samym końcu, jak już i ryba, i groszek jest miękki. To dodajemy wtedy i wtedy doprawiam do smaku. Ja nie daję zbyt wielu przypraw oprócz soli po to, żeby zachować ten właśnie smak delikatnego, słodko-morskiego gustu, że tak powiem, tych kalamarów. No to widzę, że tu już mamy, zaczyna nam się coś dziać. I teraz jedna uwaga. Jeżeli chcecie więcej ryby, dajecie mniej groszku. Jeżeli chcecie więcej, żeby było więcej groszku, bo tak lubicie, dajecie więcej groszku, mniej ryby. Nie ma tu jakichś proporcji określonych. Jak zrobicie, będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze i na pewno będzie smakowało. Ja idę teraz dołożyć trochę groszku. Ponieważ ja bardzo lubię groszek, więc zawsze u mnie jest go trochę więcej. Tak to wygląda. Teraz to po prostu przykryję i będę na małym ogniu dusiła do miękkości i groszku, i ryby. Kochani, niektórzy twierdzą, że najpierw powinno się dusić groszek, później dodać rybę, bo zrobi się ciapa, bo może nie będzie tak dobrze ugotowana ryba lub ugotowany groszek. Ja zawsze robię w ten sposób i gwarantuję Wam, że nie ma ciapy, nie rozgotuje się ryba ani groszek i zawsze smakuje wybornie. Na dzisiaj to dla Was tyle. Jutro mam kolejną lekcję frutti di mare, czyli owoców morza. No i oczywiście wstawię zdjęcie gotowego dania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłych eksperymentów w kuchni.